cieniu mamy 6 potworów oznaczonych jako monster. Chyba 6. Muszę uważać z tymi liczbami, bo w Tetrisie już zostałem wyjaśniony. Mam pomysł, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale zanim będę miał ten pomysł, to chciałem się zapytać, czy cieszysz się ze srebrnego medalu naszych siatkarzy? Oczywiście, że się cieszę. Czy masz wyrąbane na olimpiadę? Nie jestem aktywnym. Jakby nie jestem aktywnym oglądaczem, ani też fanem. Ale zawsze z tych sukcesów się ja myślę, że cieszę. Ja myślę, że popełniłem błąd, bo nie interesowałem się olimpiadą, w sensie oglądałem różne rzeczy, wiadomo, są aspekty olimpiady, którymi nie można się nie interesować, bo są wszędzie, są to raczej te przykre aspekty olimpiady, ale o nich nie rozmawiajmy, natomiast to co mnie, to jakby słyszałem o tych naszych siatkarzach, jak im dobrze poszło w meczu z Amerykanami, w ogóle więc postanowiłem obejrzeć finał. Obawiam się, że mogłem przynieść im pecha, bo było to bardzo... bardzo przykro i szybko przegrane 3-0, chociaż też były różne fajne momenty. Także, ale i tak się cieszę. Srebrny medal, kurczę, to jest strasznie, strasznie wysoko. Ale temat, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, nie taki ogólnoświatowy, tylko nasz, RPG-owy, z naszego Greydonka, to jest, pomyślałem sobie o tym, że zastanawiam się nad tym, jak powstaje sesja, skąd się bierze sesja, czyli chciałbym porozmawiać nie tylko o tym, jak się przygotowujemy do sesji, tylko chciałbym o całym procesie, od momentu, kiedy jest sobie Arangs, który siedzi w pracy, wraca do domu, je obiad, do momentów, i od momentu, w którym się pojawia myśl, co sprawia, że się pojawia myśl, poprowadziłbym sesję, tę konkretną sesję z tymi konkretnymi ludźmi, albo niekoniecznie z tymi konkretnymi ludźmi, właśnie jak to u ciebie wygląda? No kurczę, u mnie to jest proces, który zwykle jest czymś poprzedzony, bo prawie nigdy nie mam takiego momentu, że przechodzę tym mózgiem w ten stan bierny, idę pod prysznic i nagle jest niebieski mózg, promienie, wspaniały pomysł. Tylko wcześniej trochę nasiąkam jakimś dziełem. Czy to dobrą książką, czy jakimś fajnym serialem, fajnym filmem, albo nawet jednym motywem wyciągniętym z niego. Więc czasem tych motywów też musi się pojawić odpowiednie duże nagromadzenie, żeby taki kociołek kreatywny sobie ukuć. I tak czyli jak to, czy musi się pojawić odpowiednio dużo pomysłów, żeby cię gdzieś tam zastartować, żebyś wpadł na pomysł, o kurczę, to połączenie tych rzeczy mogłoby być fajne, chętnie bym to poprowadził, tak? Tak, to totalnie. Na przykład ostatnio mam na świeżo całą tutaj sagę Mistborna, gdzie w pierwszej części pojawia się nieśmiertelny imperator, pomysł wyświechtany, znany nam z innych, bardziej młotkowych franczyz, ale jest on przedstawiony tam w tak fajny sposób, że od razu gdzieś tam włożyłem go sobie do przegródki, okej, zróbmy kampanię z takim przeciwnikiem. I gdzieś ten pomysł pracował, aż powstało u mnie na przykład kilka takich założeń, które prowadzą do kampanii, która się u nas pojawi na kanale. Na razie jest ona powolutku nagrywana. Jesteśmy po sesji zero, gdzie będziemy mieć oczywiście wspaniałego imperatora, władcę ludzkości, ale w roli antagonisty i zobaczymy jak sobie. A zdradzasz, kto gra w kampanii, czy jeszcze nie jesteś nic mówić na jej temat? Jeszcze nic nie zdradzam, ale jak mi się uda, to w przyszłym tygodniu trafi sesja zero dla patronów. Super. Do obejrzenia. Fantastycznie. Czyli mówisz, że masz pomysły, pojawia ci się taki na przykład właśnie w związku z przeczytaną sagą. I co dalej? Co dalej? Tu zależy, ile tych pomysłów mam. Jeśli mam ich taką ilość ograniczoną i nie czuję tego przewodniego konceptu, tak żeby nie mam punktu startowego i tego endgame'u, to bardzo często spotykam się z graczami, słuchajcie, zróbmy sobie taki world building, ja mam założenie takie i takie, pokręćmy się wokół tego punktu, kolejnego, jakiejś geografii, historii, religii tego miejsca i im więcej mamy tych detali, tak po prostu od szczegółu do ogółu, ta fabuła niejako organicznie nam się wyłania. Tutaj zapytam, czy ty masz tak, że na przykład masz taki pomysł i myślisz sobie, kurczę, fajnie byłoby, żeby zagrali w niego ci ludzie, czy masz bardziej takie, no chciałem zagrać z tymi ludźmi, a akurat mam pomysł, to ich zaproszę. Czy masz jakby, czy zdarza ci się, że masz konkretny pomysł pod to, kto powinien grać w danej kampanii?
totalnie... Czasami pojawiają mi się ksywki w głowie. Mhm. Częściej jest to po prostu typ drużyny, który, z którym aktualnie gram, albo komu mogę to poprowadzić. Okay. Bo jeśli mam jedną drużynę bardziej taką OSR-ową, lubiącą trochę więcej zagadek, kombinowania, jakiejś takiej taktyczno-strategicznej rozgrywki, to też wiadomo, że ta przygoda będzie troszkę inaczej wyglądać. Czyli trochę dopasowujesz to do stołu i do jego preferencji już od początku, jeszcze przed sesją zero, wiedząc, z kim będziesz grał, możesz sobie zaplanować, że no jak chcę taką dramową sesję, to raczej nie tutaj, tylko bardziej tutaj. Tak? Bo ci to dramy nie lubią, a ci nie chcą umierać, chcą tylko umierać w zimnej wodzie. Więc tutaj ta preferencja stołu jest zawsze u mnie takim faktorem, który mocno tą sesję moderuje. Nawet jeśli to jest sesja, która gdzieś tam ze scenariusza czy z modułu będzie prowadzona. No jasne. I potem co? Potem jak spotkasz się na sesję zero, ustalacie rzeczy mniej lub więcej, w zależności od tego, ile miałeś pomysłów. Gracze. Miejsce graczy w tym wszystkim. To jest moment, w którym również gracze ci mówią, kim chcą grać, jak wyglądają ich postacie, jakie mają pomysły na te postacie, i to będziesz wplatał w przygodę? Czy na przykład wolisz rozdać, czy zdarza się różnie? Zdarza się różnie. Chyba moim ulubionym takim sposobem jest lekkie sprofilowanie tej drużyny graczy. W ostatniej kampanii no to moje graczki dowiedziały się, że będą członkiniami służb specjalnych, czyli po prostu szpiegami, szpieżkami. Czasem jest tak, że jesteście oddziałem wojskowym, jesteście rodziną szlachecką. Tak, żeby zawęzić, dać tematy do grania, ale jednocześnie zostawiasz postacie już potem graczom, tak? Tak, tak. Raczej unikam takiego podejścia dedekowego, gdzie każdy ma po prostu rasę, klasę i background do wyboru, bo to często tworzy takie w moim odczuciu mało grywalne drużyny, które są zebrane trochę jak taki ragtag bunch of misfits, tylko nic tam nie pasuje do niczego, więc... Obserwujemy te dowcipkowanie i tarcia na poziomach, które na przykład nie są jakoś istotne dla przygody, albo zupełnie powielają trop. Przykładowo trop, którego nienawidzę, to jest niezbyt inteligentny barbarzyńca, który musi zawsze trzeć z tymi postaciami, które są oparte właśnie na tym buildzie pod inteligencję. już tyle razy to było, że... troszeczkę mnie ten trop nudzi. True. Ja nie przypadam za tropem, jestem krasnoludem, ty jesteś elfem, musimy się kłócić o wszystko. Nie, jak ile razy można. już nawet Warhammer 4 edycja ustala to jako taką zasadę dla grognardów, tych najbardziej OG starych. tak, więc to jest coś, co Warhammer chyba wprowadził najbardziej. Wiadomo, jakby jako pokłosie różnego rodzaju tropów fantazy, ale przejadło się to bardzo, mi bardzo szybko. Mhm. Zabawne jest to, że Sapkowski w swojej prozie poruszał ten temat, ale krytykował go, a gdzieś to zostało mylnie zinterpretowane. Tak. No właśnie, bo przecież wiewiórki są wielorasowe, tak? Nie ma, tak naprawdę jest tylko wojna z ludźmi, nie pomiędzy rasami. Elfy, krasnoludy walczą ramię w ramię, więc... Totalnie. Wracając chyba, że byśmy sobie tak z defaultu oparli tą kampanię o mocny konflikt rasowy. Tak, chyba, że to jest ważny temat w przygodzie, w kampanii i o to też między innymi chodzi, nie? Że ta wojna pomiędzy... Że to, co się dzieje w świecie, ma odbijać na tym, co się dzieje pomiędzy postaciami. One na przykład mogą próbować przełamać swoje własne uprzedzenia, żeby pomóc dzięki temu przełamać te uprzedzenia w świecie i w jakiś sposób je załagodzić, czy coś tam, nie? Jakby to może być cała ta kampania. Tak, wtedy to ma sens. Ale to, o czym mówimy, to są takie tropy. Ponieważ jestem krasnoludem, to muszę nienawidzić elfów. Nieważne, o czym jest przygoda, będę mówił mu, że ma długie uszy i mu śmierdzą stopy. Dokładnie tak.
To jest też taki element, który trochę organicznie się wyłania. Zawsze próbuję też tak troszkę wyczuć, troszkę nawet zapytać wprost o to, jaki flavor tej kampanii chcemy uzyskać. Do jakiego filmu, serialu ją sobie przyrównamy. Czy my chcemy bardziej ten wątek awanturniczy, czy bardziej horrorowy. Czy może po prostu chcemy przemoc, ale tylko emocjonalną. Takie skalibrowanie stołu jest, już mówiłem chyba gdzieś o tym skalibrowaniu stołu, ale takim elementem, który u mnie jest nie do pominięcia, bo nic mnie bardziej nie wysadza z tej słynnej immersji, jak ja próbuję grać jedno, a stół drugie. I to jest w ogóle coś, co ja gdzieś tam chciałem poruszyć odnośnie tego, że jest to chyba jedna z niewielu rzeczy, które mnie rażą w graczach. To jest nie słuchanie się ustaleń, które mieliśmy przed sesją. Nie? Gdzieś takie zignorowanie ich, bo akceptuję to, że nie każde takie zachowanie będzie zignorowaniem. Może być niezrozumieniem, może być zapomnieniem i tak dalej, ale są takie sytuacje, w których po prostu mam wrażenie, że gracz uważa, że jego pomysł i tak będzie lepszy niż to, co ustaliliśmy, albo tak bardzo jakby gdzieś ma flow, że trochę mówi, kurczę, gramy po to, żeby się przekonać, co z tego wyjdzie, więc ja mimo wszystko, mimo że ustaliliśmy jakoś, to jednak zrobię w tym wyłom, nie? Tego bardzo nie lubię, bo to jest dla mnie jakaś tam forma oszukiwania, tylko na innym poziomie. Bo wiadomo, że nie gramy po to, żeby wygrać, ale oszukiwania w tym sensie, że zmuszania reszty stołu do grania innej historii, niż się na przykład na nie umówiliśmy, do grania innej sesji. No to nie wszyscy muszą mieć ochotę. Ale wracając do przygotowywania się do sesji. Miewasz tak, że przychodzisz do stołu z bardzo określonym flowem, już mówisz, że tak, chcę, żeby to była sesja w takim klimacie, trochę tak jak w takim serialu, wiem, że to jest i tutaj jakby nie chcę grać czego innego, mam pomysł na sesję, do której to będzie pasowało, więc narzucasz to, zdarza ci się narzucać stołowi takie rzeczy od siebie? Brzmi to tutaj jakbym był tyranem, ale zdarza mi się narzucać, szczególnie na sesjach, które gdzieś tam zgłaszam na konwent. W jednostrzałach to najczęściej jest, bo ciężko, mam wrażenie, że ciężko jest się, w momencie, kiedy wymyślasz już taką przygodę, która ma zagrać szybko, sprawnie, masz krótko, mało czasu na to i tak dalej, to w tym momencie dowiedzenie się od graczy po pierwsze, że chcą zupełnie innego klimatu, bardzo mocno to wszystko zmienia im i trzeba byłoby bardzo szybko przestawić się i oczywiście im więcej improwizujesz, tym jest łatwiej, ale nie każdy lubi dużo improwizować i można mieć przygotowane rzeczy. Wiadomo, że przychodzisz z jakąś propozycją do stołu. A druga rzecz jest taka, że w tych takich sesjach konwentowych jednak dużo łatwiej trafić na ludzi, którzy gdyby dostali całkowitą wolność tego, co chcą grać, to w życiu by się nie dogadali. Dlatego moim zdaniem fajne są te informacje odnośnie tego, o czym jest sesja, jakie są na niej triggery, jaki ma klimat. I tutaj mój taki apel do graczy, przychodźcie na to, co wiecie, że wam się będzie podobać, a nie na to, że oj, zobaczymy, jakoś tam będzie, nie lubię tego, ale to się może uda się trochę zmienić. No, to nie jest do końca fajne, to jest trochę jak przychodzenie, jakby idę na koncert rockowy, ale może ich przekonam, że puszczali bluesa, nie? To inni przyszli na koncert rockowy, puszczanie bluesa jest w tym momencie bardzo egoistyczne. Ja na przykład też nie mam problemu, jak siadamy sobie przed sesją, jeszcze omawiamy te sprawy zupełnie techniczne. Jeśli się zorientujesz, że faktycznie ta sesja nie jest dla ciebie, zero problemu, powiedz. Tak, no oczywiście. To jest w ogóle moim zdaniem umiejętność, którą warto mieć. Umiejętność powiedzenia, postawienia takich granic na zasadzie rozumiem, że tego nie nadaje, więc niech mi nie będzie głupio teraz odejść. Niech mi będzie głupio psuć to w trakcie. Może jak pomyślicie o tym w ten sposób, to będzie łatwiej odmówić, nie? Bo najczęściej jest takie, ojej, to będzie taka dziwna sytuacja, teraz powiem, że nie, jeżeli się źle poczuję. On i tak się źle poczuje, jeżeli będziesz grać sesję, która ci się nie podoba. Oj tak. Więc oszczędźcie sobie tego. Ten jeden gracz, który umiera albo non-stop siedzi w telefonie. Dokładnie. I niestety, niezależnie od tego, w jakim stylu gramy, przynajmniej ja tak mam, że niezależnie od tego, jak dużo w tej sesji jest zależnych od graczy, jak dużo sobie powiem, no dobra, ale to gracz miał wymyślił taką postać, chciał grać takie rzeczy, ja i tak będę czuł, że coś schrzaniłem, że on się źle bawił. Więc no to będę tutaj ciekawostka z Dni Fantastyki na UW. Tam sobie grałem całkiem przyjemną sesję Dragonbane'a, ale na przykład jeden z graczy nas ostrzegł, poinformował, że on jest ADHD-owcem, potrzebuje tych bodźców więcej i że jak on jest wślepiony w telefon, to nie dlatego, że nas tam olewa i w ogóle
proste info, które nam też ten flow... Bardzo dużo zmienia, nie? Bo ktoś, jak siedzisz na scenie i ktoś patrzy w telefon, to chyba nie ma gorszej rzeczy dla mistrza gry, która wybija tak. Z czegokolwiek. Masz takie wrażenie, ktoś ci ostentacyjnie pokazuje, że go nie interesuje to, w co gracie. Natomiast śmieszne jest to, że to bardzo często są ludzie, bardzo często wynika z tego, że ktoś właśnie dzięki temu się lepiej koncentruje. To jest kazus nauczyciela, który krzyczy na dzieci, bo rysują w zeszycie. Tak. Przy bardzo wielu dzieciach, co później zostało udowodnione, które muszą rysować w zeszycie, żeby się skupić na tym, co mówi nauczyciel, bo inaczej odpływają gdzieś myślami w ogóle. Jak ich zmusisz do tego, żeby nie rysowały, to cię nie będą słuchać. W sensie, no wyglądały jakby słuchały, ale to nie to, nie? I też kudos dla gracza. Co ciekawe, gdzieś widziałem nawet kurs robienia takich graficznych notatek. To czego my tego bazgrania, tego doodlingu możemy się nauczyć naturalnie. To miało jeszcze sens, okej, okay, super. No właśnie, w ogóle kudos dla gracza za samoświadomość i za jakby, no w sumie odwagę powiedzenia tego, że tak to może wyglądać i, bo to naprawdę dużo zmienia, bo ja w tym momencie miałbym takie, aha, on siedzi w telefonie, ale on powiedział, że to nic nie znaczy. Spoko, to nie musisz się tym przejmować, tylko gramy dalej, nie? Mhm. Tak, zdecydowanie. Tak. To teraz technikalia, powiedz. Masz grę, masz temat, masz graczy, masz postacie, masz rzeczy. Jak dużo przygotowujesz? Jak się przygotowujesz? Co dla ciebie jest takimi rzeczami, które czujesz, że musisz mieć gotowe? Co jest takimi rzeczami, które zostawiasz na jakiś flow sesyjny? Ja założę się, że to zależy, ale... Jak, od czego tak, też tak. Zależy? Znaczy, ja jestem z tego obozu, który woli przygotować za dużo niż za mało. Okay. Więc często szukam jakichś tak zwanych cheat sheetów, czyli arkuszy do... W nazwie jest oszustwo, ale one są po prostu pomocne. To są takie po prostu destylaty z mechaniki, z jakichś... Skróty z mechaniki są super, super pomocne. Zgadzam się. Tak, takich rzeczy bardzo pomocnych. Jeśli nie istnieje, to staram się sobie przynajmniej jakieś ważne tabele, czy coś, co mi tak zupełnie nie siada, mieć pod ręką w formie pisemnej. Zresztą u mnie zapisanie czegoś po swojemu też dużo mi układa w głowie na ten temat. Dodatkowo staram się mieć glosariusz, jeśli gramy w świecie, który ma dużo własnych pojęć, to wtedy, żeby można było rzucić go na stół i jak ja robię opis, no to przykładowo, no teraz będę testował sobie do tego Mistborna przygodę, no to żeby nie było problemu, żeby wiedzieć, kto to jest obligator, co to jest kanton finansów, a czym się różni szarpacz od moneta strzelnego, no to... Czyli w momencie, kiedy nie znam świata, mogę sobie spojrzeć na ten glosariusz i wiedzieć, że ty mówisz o konkretnym, o jakby co ta funkcja oznacza, albo co ta osoba, którą się tak nazywa, robi i nie muszę ci przerywać opisu, pytając. I jednocześnie mogę też grać na tym, że sam tego używam, bo wiem dokładnie, co to znaczy. To jest chyba najważniejsze, od razu, że mogę... od razu też klimat inaczej siada. Tak. Jeśli mamy tą wspólną bazę. Dodatkowo, no co... Uwielbiam kości, uwielbiam tacki na kości, jakąś muzykę, więc to są rzeczy, które sobie przygotowuję. No i też to, co Cień Władcy Demonów robił najlepiej, ale bestiariusz. W cieniu mamy sześć potworów oznaczonych jako monster. Chyba sześć. Mhm. Muszę uważać z tymi liczbami, bo w Tetrisie już zostałem wyjaśniony. ale w Cieniu Władcy Demonów jest kilka potworów oznaczonych jako monster, large monster i tak dalej, które zawsze można wziąć i użyć ich, jak brakuje nam potwora na sesji. Super. A jak są przepastne bestiariusze, no to właśnie staram się mieć oprócz tego tych wszystkich przeciwników, którzy się, jestem pewien, że się pojawią, to mieć jakiegoś takiego defaultowego, którego mogę wrzucić po prostu z czapy. Na wszelki wypadek. Średni koleś z długiej linii średnich kolesi ze średnimi statystykami. Jasne. Myślę, że z takich przygotowań zwykle fizycznych, no to jest tyle. Jeśli chodzi o stół, no to jestem zwolennikiem tego, żeby było coś do picia, coś do pochrupania. Takie basiki. Pomieszczenie przewietrzone.
Okej. Okay. Bawisz się w ankiety na przykład? Dajesz graczom ankiety, żeby zrozumieć lepiej ich postać, albo lepiej dowiedzieć się, co chcą grać? Czy wystarczy ci rozmowa na sesji zero, albo gdzieś tam przedsesyjna? Zwykle wystarcza mi jakaś rozmowa przed sesją. Może wynika to też z tego, że prowadzę bardziej jakieś przygodowe tematy, więc trzy myślniki zwykle wystarczają per postać w zupełności. Ankiety, jakieś historie. Tutaj jestem taki, nie wiem, nie mam zdania, ale na przykład dużo mi robi portret postaci. Jak ktoś jest uzdolniony artystycznie, no to to super. Tutaj pozdrawiam wszystkie Walkirie, które grają w nadchodzącej kampanii, bo już pojawiły się pierwsze arty, jak wyglądają bohaterki. Ale jeśli nie, no to podeprzyjmy się. Czy tam Dalim, czy Midjourneyem, czy Leonardo. I zgrubnie sobie wygenerujmy ten wygląd. No, jeden obraz to jest więcej niż 1000 słów. Jasne. A robisz sobie tego typu pomoce dla siebie, na przykład, żeby pokazać graczom NPC-a albo miejsce jakieś? Zrobiłem tak raz przy jednostrzale, który prowadziłem na Toporiadzie rok temu. Tylko tam postaci były do wyboru. Okay. Były bardzo mocno zdefiniowane i były do wyboru. I dosyć konkretnych obraz miałem w głowie, więc skoro wiedziałem, że zabójca Ike wygląda jak steampunkowy Kingpin, no to jest prompt, który wszystkie sztuczne inteligencje łykają od ręki. I on też bardzo, bardzo dużo mówi, nie? Co mówi o tym kolesie? To jest kawałem bydlaka, raczej inteligentnym. więc takie najbardziej grube cechy z tego wyglądu można wyczytać. Jasne, okej. Jeśli chodzi o NPC, różnie. Raczej tutaj może post factum mi się to zdarzało. Może opisałem kogoś w kampanii. No ale ten mój opis jest różny i za dużo moich NPC-ów ma szelmowski uśmiech i orli nos, więc żeby ich tam jakoś odróżnić od siebie, no to się śmiejemy, że ci ważniejsi to mają u mnie portret. Zawadiaccy Indianie, tudzież górale. Szelmowski uśmiech i orli nos. Hashtag uprzedzenia, hashtag rasizm. Racist bastard. Racist bastard. Nie wolno innych kanałów szkolować. Wracając do tematu. Myślę, że to, co mówisz, jest mi bliskie. Ja też mam tak. Ja miewam eureka moment, nie? Miałem takie, że kurczę, jakiś temat za mną chodzi. Chętnie bym poprowadził. O, dzień dobry. Jest z nami również Kot Wajza. Jakiś temat ze mną chodzi, poprowadziłbym w danym klimacie i mam różnie. Albo mam tak, że poprowadziłbym konkretną historię z konkretnymi relacjami, z konkretnymi konfliktami zbudowanymi i wtedy najczęściej to jest sesja, jednostrzał taki przygodowy przynajmniej, bo nie mówię, że sesyjny, ale przygodowy i wtedy tworzę postacie, wtedy jasno zarysowuję relacje z NPC-ami, relacje pomiędzy postaciami i tak dalej i po prostu trochę daję grać graczom coś, co Wojtek Żadek nazywa nakręconą sprężynką, czyli bierzemy po prostu wszystko, wszystkie rzeczy najmocniej jak się da, podkreślamy właśnie konflikty, wiemy dlaczego te postacie się znają, dlaczego się trzymają razem i tak dalej, jakie mają motywacje i w momencie, kiedy sesja się zaczyna, to jest moment puszczenia tej sprężyny. I tu już gracze jakby wykorzystują to sami decydują o tym, co chcą z tym zrobić. Ale w tym momencie bardzo mi zależy na tym, żeby zagrali to, co dostali. I bardzo mi zależy, i w związku z tym często to jest tak, że myślę sobie o konkretnych ludziach na konkretne postacie. Że myślę sobie, kurczę, ta osoba by fajnie to zagrała, może jest to jakiś prawdopodobnie typecasting, no bo wtedy jak już kogoś widziałem w danej roli i wiedziałem, że ona była fajna, to znowu go obsadzam w tej roli, bo domyślam się, że była fajna. Na przykład taki typecasting totalnie zrobiłem przy Waybacku.
Tak, przy Waybacku widziałem, że chce Zeda i Refura do tego i że będę się bardzo cieszył, jak się zgodzą i będą mieli czas, bo to było dla mnie, to były dla mnie postacie dla nich. A druga rzecz to jest taka, że mam ochotę poprowadzić coś, na przykład, albo w ogóle poprowadzić sesję danym osobom po prostu. I wtedy jestem nieznośnym mistrzem gry, bo wymagam, żeby ludzie dla mnie wymyślali rzeczy. Mówię, w co chcecie zagrać? Powiedzcie, w co chcecie zagrać. Wtedy gracze mówią mi, o Jezu, ale weź coś zaproponuj. Ja mówię, ale nie chcę, ale w co wy byście chcieli? To może być to, w czym to, się czujecie najlepiej. Dokładnie, mam dla was 5 propozycji, a nie możesz jednej wybrać. Jakby zauważyłem, że w ogóle gracze, nawet tacy gracze, którzy są też mistrzami gry, którzy grają bardzo dużo rzeczy i tak dalej, lubią mieć narzucone rzeczy. Ja zresztą też jestem takim graczem, który lubi mieć narzucone rzeczy. Więc tu się nie dziwię, że gdzieś te ramy, to jest zresztą truizm, że ramy bardzo wspierają kreatywność. Zakazy różnego rodzaju powodują, że musimy się w nich obracać i to powoduje, że pojawiają się pomysły, jak coś z tym zrobić. Więc tutaj kot mi zabiera, widzę, jestem po prostu zjedzony przez kota, bo jak go nie dotykam, to on znika. A jak musisz znika, to głaskać. Nie mam ręki, dokładnie, muszę głaskać. Zresztą tak naprawdę nie głaskać, tylko karmić, ale... ale to nie teraz, za chwilę, za chwilę, kurczę. Ale to takie narzucanie właśnie jakiejś ramy też chyba jest takim mechanizmem bezpieczeństwa, bym powiedział, bo mi się na przykład zdarzyły sesje, gdzie było, no to gramy Warhammera. Tak graliśmy tego Warhammera, no tak, trochę o niczym. Ta drużyna, no to była takich... naprawdę bohaterów typu groch z kapustą, typu, ale nie, bo ja wiesz co, ja więcej chcę. Ja chcę narzucić dużo rzeczy, chcę, żeby one były inaczej, chcę, żeby rzeczy były ostro zarysowane, tylko bardziej liczę na to, że gracze mi je zaproponują, a nie ja. To znaczy, ja bym nie zostawił opcji pod tym, zagrajmy w Warhammera, co chcecie grać, jakie chcecie mieć postacie, tylko bardziej bym, dobra, to chcemy grać w Warhammera strażnikami dróg, czy chcemy grać w Warhammera żołnierzami, czy chcemy grać w Warhammera szlachcicami, kim chcecie grać w tego Warhammera, nie wymyślcie razem. To jest bardziej taki mój styl, ale czasem w końcu dochodzi do tego, że ja coś tam proponuję i gracze w tych ramach wymyślają postacie i wtedy ta przygoda jest zrobiona bardzo mocno pod to, co gracze wymyślą, w sensie tak naprawdę to jest dokładnie to samo, o czym mówiłem wcześniej, tylko bardziej się opieram na pomysłach graczy. W sensie ta sprężyna musi być nakręcona przez gracza, a nie przeze mnie, więc oczywiście ona będzie słabiej nakręcona, bo gracze są ostrożniejsi, mniej znają swoje postacie, więc mniej wymyślają w oparciu o nie, a bardziej wymyślają w oparciu o to, co sami mają. Ale to też często wychodzi, często przez zadawanie odpowiednich pytań, przez łączenie odpowiednich wątków też można doprowadzić do takiego momentu, kiedy już dużo jest przed sesją wymyślonego mięsa, na którym można grać. Bo od razu powiem, jaka jest moja trochę idea sesji, bo to może brzmieć, jakbym bardzo dużo narzucał takiego wagonikowania, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że uważam, czapka, że... Czapka konduktorska i jedziemy. Że drużyna wygląda... Dla mnie drużyna wygląda tak. Najczęściej nienawidzę sesji, gdzie drużyna się zapoznaje, chyba że ma to sens w fabule. Bo drużyna, która się zapoznaje, najczęściej po pierwsze traci dużo czasu na to, żeby się zapoznać, w sensie w przygodzie. W związku z tym, jeżeli mamy dużo czasu na granie, to spoko. Jeżeli mamy mało, no to jest to czas stracony. Te sceny nie zawsze będą fajne. Mogą być. Tutaj znowu dużo zależy od graczy. Ja mówię, to nie jest, nie mówię nic na 100%, tak się nie powinno robić. Mówię jak wolę. Najczęściej wolę, kiedy postacie już mają ze sobą zbudowane relacje i już wiedzą, na czym będą grać. Już w tych relacjach pojawiają się jakieś pytania, bo wydaje mi się, że jest fajnie, jak przygotowujemy się do sesji, stawiając sobie dużo pytań, na które grając będziemy znajdowali odpowiedź, niekoniecznie związaną z fabułą przygody, ale tworzące fabuły sesji. Już mówię, o co mi chodzi. Jeżeli mam na sesji, powiedzmy, teenage dramę, która mówi o tym, że pani dyrektor chyba nie jest sobą, chyba ktoś ją podmienił, alieny, nie wiem, wampiry, wilkołaki, cokolwiek. Głupia fabuła, nie? Tutaj jakby trzeba się i gracze, czy tam, czy ktoś na przykład zginął w tej szkole, możemy grać na poważnie, ktoś zginął w tej szkole i dzieciaki próbują rozwikłać kto, to jedno z pytań tej sesji jest oczywiście, czy im się uda, czy się dowiedzą i tak dalej. Ale jednocześnie w relacjach mogę mieć, że jedna postać jest w sekrecie zakochana w drugiej i pytania są dwa. Czy to się wyda, a jeżeli się wyda, jak wpłynie na ich relacje?
mówimy o teenage dramie, nie? I takie pytanie, i to możemy sobie zostawić, tak naprawdę to nie musi być sekret, są dwa oczywiście style gry. Jeden mówi, jeżeli to jest sekret, to osoba, która się tego dowie nagle od kogoś, dostanie wyznanie miłości, jest nim zaskoczona, może to zagrać realistycznie, może mieć tą niespodziankę wynikającą z tego, że coś się zadziało. Druga rzecz jest taka, która mówi, nie jesteśmy aktorami, nie wszyscy są super w improwizacji, być może świadomość tego, że taka scena może się kiedyś wydarzyć, że ten ktoś może kiedyś czymś takim wypalić, pozwoli tej postaci zastanowić się nad tym, jak ona by na to zareagowała, pozwoli jej się zastanowić na bieżąco. To też nie jest, uwierzcie mi, z własnego doświadczenia wiem, że to nie jest tak, że przygotowanie się na to spowoduje, że ta scena będzie mniej prawdziwa. Mam wrażenie, że mogłem to opowiadać, gdzieś na pewno to opowiadałem, ale nie wiem, czy tutaj na naszych czachach. Miałem kiedyś taką sytuację, że sam pisałem LARPa, sam pisałem postacie do tego LARPa, sam pisałem postacie związane z NPC-em, którego grałem na tym LARPie. I była tam scena, w której dosłownie tak, o jakiej mówimy, czyli osoba oskarżona o wielką zbrodnię wyznaje mojemu NPC-owi, jest duża szansa na to, że wyzna mojemu NPC-owi, że popełniła tę zbrodnię dlatego, że go kochała i była przez niego niezauważana. Ja grałem tego LARPa trzy razy różne graczki wyznawały mi tę tragiczną miłość i ja trzy razy miałem łzy w oczach, jak one to grały, chociaż ja doskonale wiedziałem, co się stanie. Ta scena była super poruszająca. W związku z tym, to jeżeli się boicie tego, że jak to będzie wiadomo, no to nie wiadomo, czy ta scena będzie fajna, ona nadal może być fajna, nadal może być poruszająca, nadal może budować emocje, zwłaszcza, że nie wiemy, kiedy to się stanie, nie wiemy, w jaki sposób to się stanie, nie wiemy do końca, co do tej sceny doprowadzi, więc to i tak będzie trochę zaskakujące. A jednak da nam możliwość przygotowania się, zastanowienia się, co nasza postać mogłaby o tym myśleć, kiedy się o czymś takim dowie. I ta reakcja może być przez to trochę bardziej już przygotowana pod to, żeby robić fajną scenę. Tak zupełnie totalnie, teraz gdzieś... Totalnie kazus tego, że zawsze płaczę na Królu Lwie. Dokładnie, niby dokładnie wiem, co tak. Się wydarzy. Tak, dokładnie tak. Jakby nadal oglądamy filmy, które nas w jakiś sposób poruszyły i one nas dalej poruszają, mimo że oglądamy je piąty raz. Ale zrobiłem straszny sidetrack, wracając do tego przygotowania, więc jakby mam te dwa style. Jeden taki, gdzie narzucam bardzo dużo, drugi taki, gdzie wymagam, gdzie chciałbym, żeby gracze mi wszystko wymyślili i ja tylko wymyślę, jaki wątek zewnętrzny spowoduje, że te rzeczy mają dużą szansę wybrzmieć, poruszy ich problemy na tyle, żeby chcieli, na przykład poruszy ich tajemnice na tyle, żeby chcieli z nich wysprzęglić, czyli tak naprawdę da im przestrzeń do tego, żeby to opowiedzenie tych tajemnic było sensowne i gdzieś siadało emocjonalnie fajnie. Jak mam to wymyślone gdzieś tam fabularnie, oczywiście to jest jeszcze tak, że ja bardzo dużo, jeżeli to nie jest jednostrzał, tylko kampania, to ja bardzo dużo reaguję na to, co się dzieje. Mam początek, ale później zobaczę, gdzie gracze poszli i wtedy staram się na to odpowiadać i w trakcie sesji i później przygotowując następną sesję. Trochę tak, jakby to był znowu punkt startowy. Co tutaj mogę zrobić, żeby znowu ich w to pchnąć? I bardzo często mam na przykład tak, że wypisuję sobie sceny, które uważam, że będą fajne. Sceny, które będą chronologiczne w tym sensie, że wiem, która powinna się pojawić wcześniej, która później, bo będą ze sobą w jakiś tam sposób współgrać. I bardzo często mam tak, że te sceny się nie pojawiają na przykład, bo gracze poszli w zupełnie innym kierunku, zrobili zupełnie inne rzeczy, zrobili takie rzeczy, które powodują, że dana scena już nie ma sensu, bo na przykład czegoś się dowiedzieli wcześniej, albo porozmawiali z kimś wcześniej, albo ktoś już nie żyje, jakby różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ale to takie ułożenie przed sesją tych scen może mi pomóc mi z dobraniem do tego muzyki, bo to jest jedna z rzeczy, którą staram się robić. I oczywiście fajnie jest, jeżeli ta muzyka super siada i mam pomysł na muzykę pod sceny. Najczęściej niestety ograniczam się do tego, żeby był jakiś ambient, który jest w miarę fajny tematycznie. Zwłaszcza, że im więcej u mnie przynajmniej wolności dla graczy, tym mniejsza szansa, że gdzieś ta muzyka będzie super, tak. Super siadała. Bardziej ogólna, rzadko kiedy da się tak stajmingować, tak. Dokładnie. Lubię mieć przygotowaną mechanikę, ale nie jakoś przesadnie. Ja niestety jestem pod tym względem trochę leniwy, trochę inne rzeczy mają dla mnie znaczenie, więc ta mechanika zostaje na koniec i często nie zdążam przygotować. Wtedy korzystam, tak jak powiedziałeś, no ze średnich statystyk średniego przeciwnika. Jak chcę, żeby był trochę mocniejszy, to mu gdzieś tam
dobiję jakiś stat, jak chcę, żeby był słabszy, to mu je zabiorę. Potem często mi się zdarza na przykład, że gracze rozjeżdżają przeciwników, którzy mieli ich zmęczyć, bo źle to wymyśliłem mechanicznie. Taki life. Ja na przykład stosuję też taką zasadę dosyć często. No i różnie na to ludzie reagują, że słuchajcie, przy stole w razie wątpliwości mechanicznych rozstrzygam na waszą korzyść lub niekorzyść. Mhm. Jeśli coś, to jeśli poczujemy się potraktowani niewłaściwie, no to mamy przestrzeń po sesji na to. Nie lubię takiego momentu, w którym czekaj, bo ja potrzebuję zasady wyskakiwania z pudełka. Mhm. Jest nagle ten przegląd zasad, który de facto niewiele wnosi, a konsumuje sporo czasu. Lubię, jak jest ten time efficiency dosyć mocno zachowane. Ja mam trochę tak, że nie chcę, żeby gracze się poczuli skrzywdzeni przez to, że czegoś nie pamiętają, więc mi się zdarza sprawdzać zasady w trakcie gry. Nawet nie chcę, żeby byli również pokrzywdzeni przez to, że ja czegoś nie pamiętam, a to też mi się zdarza, więc sprawdzam zasady w czasie gry. Natomiast są też takie sytuacje, gdzie jest jakaś decyzja do podjęcia, to lubię to mieć tak, że jakby ja proponuję moje rozwiązanie, gracz się może z nim nie zgadzać, może mi powiedzieć, dlaczego się z nim nie zgadza, ale chciałbym, żeby szybko kolejna podjęta przeze mnie decyzja już nie była kontestowana, nie? Że jakby możemy się nie zgadzać co do tego, czy na podstawie informacji, które dostałem, podjąłem dobrą czy złą decyzję, ale na to jest miejsce po sesji. Natomiast zgadzam się z tym, że mogę podejmując ją pierwszy raz nie mieć wszystkich danych, czyli na przykład mogłem źle zinterpretować to, co gracz chce zrobić, mogłem nie pamiętać, że ta postać jest super predysponowana do tego, żeby robić takie rzeczy, albo wręcz przeciwnie, jest właśnie niedysponowana do tego, mogę nie pamiętać, że ktoś jest ranny, nie pamiętać, że ktoś się wyleczył w międzyczasie, różne rzeczy mogły mi gdzieś przelecieć, więc gracz ma prawo mi o tym przypomnieć, to jakby nie widzę z tym problemu. Natomiast jak już mi przypomni, ja powiem, no dobra, ale mimo wszystko to mnie nie przekonuje i na przykład dalej podtrzymuję swoją decyzję, to tutaj oczekuję, że jednak ja jestem tym arbitrem, więc to należy szanować. A miejsce na dyskusję po, nie no wiesz, że jestem miękiszonym, nie zabijam graczy, nie robię im krzywdy, rzucają granaty, pozwolą mi przerzucać. Ale lubię, jak dyskusje na temat tego, czy dobrze było to rozwiązane, czy nie i tak dalej, są już poza stołem. Ja w ogóle lubię mało metagry na sesji, chociaż lubię Ostrza w mroku, żeby było śmieszniej. Lubię, jak jest mało metagry, lubię, jak te decyzje są. No zresztą dyskutowaliśmy wielokrotnie, że fajnie jest, jak te decyzje są podejmowane szybko i powinien być czas na wymyślenie czarciego targu, na wymyślenie, jak się komuś pomaga, na wymyślenie, jak się samemu forsuje, coś tak dalej. Że to powinno być, że nie powinniśmy siedzieć, bo kurde, chciałbym mieć jeszcze dodatkową kostkę, to co ja teraz wymyślę, żeby ją mieć, nie? To nie, to albo szybko to wynika fajnie z sceny, albo się już nie wygłupiajmy. I to są chyba takie rzeczy, które ja przygotowuję i ten pomysł na sesję najczęściej bierze się właśnie albo z tego, że mam ochotę z kimś zagrać, albo mam bardzo konkretny pomysł na historię osadzoną w jakimś miejscu, opowiadającą o bardzo konkretnych pytaniach. I tutaj trochę segue, bo chcieliśmy porozmawiać jeszcze o Play to Find Out. Ja mam problem z tym określeniem. Trochę taki jak z Fiction First. Uważam, że to są sformułowania, które się pojawiły, które nie mówią nic nowego o grach, tylko pojawiły się ze względu na to, że pojawiły się rodzaje gier, w których to przestało być jasne. Że kiedyś w RPG-ach to było jasne. Jak kiedyś graliśmy w Warhammera, to było play to... To oczywiście, ja też się zorientowałem, jakby zrobiłem sobie research. Wiem, że play to find out można różnie interpretować. I może inaczej. To, czego nie lubię jako definicji play to find out, to jest definicja, która mówi: grajcie, jak się coś wydarzy na sesji, to wtedy się zastanowimy, dlaczego się wydarzyło, skąd się wzięło, jakie jest i tak dalej. Czyli to jest to Apocalypse World, który ci mówi: z rzutu ci wyszło, że jest miasto, zapytaj graczy, jakie to jest miasto, co w nim jest, kto w nim rządzi, jakie są w nim konflikty i wchodzicie do tego miasta i grajcie. Okej, rozumiem, że można w ten sposób grać, ja tego nie lubię, bo ja lubię mieć przygotowaną sesję. Nie lubię, kiedy play to find out staje się wytrychem dla
niewymyślania rzeczy o twojej postaci, niewymyślania jakichś rzeczy dlatego, że teraz nie wiem, wymyślę później w trakcie sesji. Ja uważam, że też mam play to find out, tylko play to find out, czyli graj i niech z tej gry wyniknie to, czego się dowiesz, a nie graj i w trakcie sesji dopiero będziesz musiał wymyślić coś, czego nie wymyśliłeś teraz. Bo to się czasem ładnie składa, czasem powoduje, że fajnie w tym momencie wymyślimy coś, co pasuje do sesji, a czasem jest po prostu takim wytłumaczeniem dla, trochę wybaczcie określenie, lenistwa lub braku pomysłu w danym momencie i braku chęci się zastanawiania nad czymś. I później w związku z tym te pomysły mogą wyjść, muszę już coś wymyślić, więc to wyjdzie lepiej lub gorzej, nie? I często moim zdaniem gorzej. Taki rant, nie wiem, czy on ma sens, ale trochę mnie to play to find out denerwuje na takiej zasadzie, że zawsze się gra po to, żeby się dowiedzieć, co się wydarzy. W sensie, jeżeli nie gramy ekstremalnych szyn, na których jedyne co robimy, to obserwujemy przygodę, to zawsze jest miejsce na to, żeby się przekonać, czy uda nam się utargować mniejszą cenę za jabłko. Play to find out, rzuć sobie i zobacz. Nawet na szynach jest ta zwrotnica i ten trolley problem. Dokładnie. Nawet na szynach mogą się znaleźć miejsca, w których możemy się czegoś dowiedzieć o sobie, o świecie. W ogóle dla mnie RPGi są grą o tym, że dowiadujemy się czegoś w swojej postaci, bo jest ona stawiana w różnych problemach, przed różnymi problemami. My co prawda wiemy, jaki ona ma charakter, wiemy, jakie ma podejście do świata i tak dalej, ale dobry mistrz gry postawi przed nami dylematy, na które nie mamy odpowiedzi wcześniej. Bo rzeczy, które wiemy o swojej postaci, nam się na przykład konfliktują w tym momencie. Wiemy, że jest rodzinną osobą, która, prawda, uważa za ważny honor. Proszę bardzo, co jeżeli twój brat zachował się niehonorowo? Dziękuję. Jakby grajmy to. Let's play to find out, jak się w tym momencie zachowasz. Ale nie lubię grania play to find out na zasadzie, dobra, masz rodzinę, to teraz, ponieważ do niej przyjechaliśmy, to powiedz mi, co to jest za rodzina, bo mam wrażenie, że tu find out tak naprawdę nie wynika z play. Do końca. Wynika To jest taki element world building po prostu. Dokładnie. Który można zrobić wcześniej lub później. O. Więc się zrantowałem. Proszę bardzo. Mm-hmm. A co ty sądzisz o play to find out? Ja lubię. Tylko lubię w takim trochę wariancie ekstremalnym. Gdzie trochę się umawiamy ze stołem, że okej, gramy play to find out, ale to będzie bliżej story gry. I miałem na przykład fajną sytuację, ostatnio prowadziłem notabene Ostrza w mroku, ale w scenie zupełnie finałowej, gdzie gracze po prostu wszystkie stawki mieli już na ostrzu noża, to play to find out wyszło tak troszkę pokracznie, bo ja zadeklarowałem wynik rzutu i wynik porażki i jeden z graczy chyba nie do końca zakumał, o co mi chodzi, i widziałem, że coś tam mieli pod kopułą, to mówię, to wszystko jasne, no i on zaproponował inne rozwiązanie, może trochę pomylone, ale ono było jeszcze lepsze niż to, co ja wymyśliłem. Okay. Dla mnie tu jest ten moment, aha, okej. Okay. This is what I found out. Okej. No, też jest to fajne. To się zgadzam. To jest... Dla mnie to find out to jest bardziej takie wspólne budowanie historii. Szczególnie w miejscach, które mają na to miejsce. Miejsca, które mają na to miejsce, ale... Jakby w takim momencie, który daje na to szansę i powoduje, że się rozwinąć. Rozumiem. Tak. A co sądzisz o takich rzeczach, takim play to find out, które jest dosyć też ekstremalne, ale jest stylem gry, który rozumiem, że można lubić i myślę, że są momenty, które by mi się też podobał, gdzie wyniki kości decydują ci trochę o tym, jak wygląda świat, bo może być rzut na kości, który mówi, nie trafiłeś, inaczej, chcesz kogoś zranić strzelając, kości ci mówią, że ci się nie udało, można powiedzieć, że nie trafiłeś, ale można powiedzieć, okazuje się, że orki w tym świecie są odporne na kule.
i dlatego go nie zraniłeś, nie? Albo ktoś mówił, jakby jest taka propozycja, że dlatego to, w sensie trafiłeś, ale tego nie zraniło. I jest to jakiś element worldbuildingu związany z Play to Find Out, na zasadzie niech kości nam budują nowe rzeczy, nowe rozwiązania, tak? Właśnie, albo właśnie takie rzeczy, że jak czarci targ w Ostrzach, ale definiowany w ten sposób, że okej, to ja rzucę dodatkową kostką, ale od tej pory ten gang to są świetni pirotechnicy, bo okazuje się, że jakby w tej scenie jakoś się pojawia ogień i oni sobie się nim generalnie świetnie radzą, dlatego ten ogień się tam pojawił, bo oni go generalnie lubią, nie? Jakby tego typu. Okej. Jest to ciekawy koncept. Mam z nim jeden problem. Gdzie jest moment, kiedy my odcinamy te rzeczy, które wchodzą do gry? Ja nie lubię, ponieważ mam wrażenie, że to może spowodować, i to jest najczęściej zdarzający się problem dla mnie w takich nieskrępowanych improwizacjach, że negujemy rzeczy, które były wcześniej. Tak. Gdzieś powinna być granica tego wprowadzania nowych aspektów do gry, bo wtedy jak nam się ten świat troszeczkę okrzepnie, ukonstytuuje, to możemy grać w nim paradoksalnie jeszcze lepiej. Tak, tak. Jeżeli wiemy, znamy jego zasady, nie? A jeżeli te zasady cały czas się zmieniają, to dlaczego 3 sesje temu coś... Na przykład dlaczego 3 sesje temu przygotowywaliśmy oddział muszkieterów do napadu na zamek orków, skoro wszyscy w tym świecie wiedzą, że orki są odporne na kule? Nie? To jakby byliśmy debilami strasznymi, ale teraz wymyśliliśmy taką zasadę i nagle się okazuje, że to się jedno z drugim nie trzyma kupy. I ja wiem, że można tu się bronić tym, że się tego pilnuje, myśli o tym i tak dalej, ale w ferworze walki, na konkretnej sesji, w konkretnych momentach, możemy o tym nie pamiętać i dopiero po sesji się zorientować, że zrobiliśmy sobie taki dziwny paradoks, że ustalenia z jednej sesji negują ustalenia z innej sesji, albo jakby coś, co się stało, nie ma sensu, bo nasza postać by tego nie zrobiła, gdyby wiedziała to, co wymyśliliśmy dopiero 4 sesje później, prawda? Tak, tak. Potrafimy zapomnieć też bardzo, bardzo proste rzeczy. Pamiętam sesję, w której zapomniałem, że mój bohater nie ma lewej dłoni. O, no właśnie. No właśnie, a co dopiero jakieś rzeczy, które były 2 sesje wcześniej, nie? To tak, zdecydowanie, no. Zresztą taki jakiś ukonstytuowany świat gry ma dla mnie tą wagę troszkę większą. Ja lubię, ja się w nim pewnie poruszam. Pokazuje to ponad przeciętnie Warhammer, gdzie mamy wiele zakątków opisanych, nawet dosyć szczegółowo. I bardzo wiele sesji się zaczyna tak, że ja jestem tam bretońskim rycerzem, ja estalijskim szermierzem, ja będę ciurą obozową z Imperium, a ja będę krasnoludem z Karaku. I tak jakby już od razu puzelki tych archetypów nam się składają, wystarczy tylko wykreślić siatkę powiązań, jakiś twist do każdej postaci i mamy starter fajnej kampanii. Łatwiej się opierać o te rzeczy, nie? Łatwiej sobie wymyślać postać w oparciu o istniejące rzeczy już w świecie i one są też, łatwiej się rozmawia w ten sposób z innymi, bo jest wspólny kod, w którym się poruszamy. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna, to znaczy, że im więcej jest zasad, które znamy, tym wbrew pozorom mamy większą decyzyjność, ponieważ ważne w decyzyjności, w tym, żeby nasze decyzje miały sens, jest to, że podejmując je, zdajemy sobie sprawę z ich konsekwencji. Czyli na przykład w takich Ostrzach w Mroku nie idziemy walczyć z byle jakim gangiem i dopiero na miejscu dowiadujemy się, jak silny jest ten gang. Bo wtedy decyzja, że idziemy z nim walczyć, nie miałaby żadnego sensu, bo być może jest decyzją, idziemy pobić dzieci i zabrać im lizaki, a może być decyzją, idziemy spotkać się z największą korporacją w mieście, która spuści nam lanie. Te decyzje mają zupełnie inny ciężar gatunkowy, kiedy je podejmujemy. Dlatego ważne jest na przykład, że ten gang jest z jakiegoś tieru. Ważne jest, czym się zajmuje i tak dalej. Jednak mimo wszystko, mimo że nawet mamy później play to find out i trochę rzeczy, które wynikają z kostek i zrzutów, mimo wszystko jednak wiemy, co robimy. Z czym to się je, jaka jest waga tego, że zdecydowaliśmy się pójść na jeden gang, a nie na drugi. Bo na przykład w Apocalypse World mam takie wrażenie, że okej, fajnie, że idziemy przez pustynię i idziemy w stronę jakiegoś miasta, ale jak ja jako moja postać nie wiem, co to jest za miasto, to nie wiem, czy robię mądrze, czy głupio.
Na przykład. Nie wiem, czy powinienem namawiać innych, żebyśmy to miasto ominęli i starać się tak zarządzać racjami żywieniowymi, żebyśmy to mogli zrobić, czy wręcz przeciwnie, powinienem naciskać na to i być może zrobić jakiś mały sabotaż, żebyśmy do tego miasta na 100% musieli dojechać, nie? Nie mogę tego zrobić, bo nie wiem, co to jest za miasto. Dowiem się za późno. Tak, tak. Nawet a propos Ostrzy w Mroku, jest ten mem, że każda kampania, kiedy się zaczyna, to jest ten wielki niebieski przycisk, ręka, która w niego uderza, jest napis Zamieszki we Wroniej Stopie, bo jest to taki zaproponowany od czapy jako jeden z wielu punkt startowy, ale jest on na tyle wyrazisty, że pozwala nam się w tym konflikcie gangów jakoś usadzić dobrze, więc... Jeśli tych takich punktów, takich właśnie pinów, które są dobre na start, nie ma, to ja na przykład mam super problem z tym, żeby w ogóle wczuć się w świat. Ekstremalnym jego wariantem są sandboxy, w których mamy jakąś na przykład mapę heksową. Na każdym heksie jest zaszyte mnóstwo fajnego kontentu. Tylko inwestycja czasowa w odwracanie tych puzelków i szukanie tych fajnych rzeczy. A jeszcze najgorzej, jak one są ze sobą niepowiązane w żaden taki, jakąś taką myślą przewodnią, no to jest coś dla mojego mózgu fizycznie bolesnego. Jeżeli na każdym heksie okazuje się, że jest nowy konflikt, nowe zasady, nowe jakby NPC ze swoimi motywacjami i tak dalej, ale nie powiązani z tym, co tam spotkałeś. I rozumiem, że można ich powiązać, być może to jest robota dla mistrza gry w takiej sytuacji, że skoro wszedłeś tutaj, to jak to powiązać, ale byłoby fajniej, gdyby był jakiś taki odgórny, jak na przykład trwa wojna, nie? Trwa wojna pomiędzy takimi siłami, to już narzuca klimat. To jest już taki duży klosz, który nam bardzo tak. wiele rzeczy no. pozwala w swoją optykę ująć i gdzieś I tam wyjaśnić. Nawet jeżeli mamy wtedy te takie małe konflikty gdzieś miejscowe, to wiemy, że one są... W tle jest coś wielkiego, co je w jakiś ten sposób konstytuuje, nadaje im wagę, no bo inna jest waga typa, który stara się zdobyć władzę na swoim heksie podczas pokoju, a inna w trakcie dużej wojny, kiedy on na przykład robi to wbrew jednym siłom, a wspierając inne, albo wręcz przeciwnie, stara się być w jakiś tam sposób neutralny. To już wiadomo, z czym to się je, tak? Jakby są te tropy, są dużo jaśniejsze, dużo bardziej wiedzieć, co o nim myśli, co o nim myśleć i tak dalej. Tak, jestem tutaj w tym momencie przeciwnikiem tego emergentnego stylu gry, który złośliwie trochę nazywam myśleniem magicznym, że ten fajny content jednostkowy nam się nagle połączy w jakąś taką bardziej spójną całość i wyłoni się z tego coś większego. Ja mam z nim problem tylko w jednej rzeczy, bo ja rozumiem, że to może się wydarzyć. Powiem więcej, jakby wydarzało mi się, że na sesjach nagle ni stąd, ni zowąd łączyły się jakieś rzeczy, które powodowały ten właśnie takie wrażenie wow. To się zdarza nawet przy prowadzeniu tradowym. To nie musi być koniecznie ten, bo różne rzeczy wychodzą same z siebie, czasem również w innych stylach. Problem jest jeden. Czasu. Bo to się zdarza raz na jakiś czas. I teraz ja nie mam w sobie cierpliwości, chęci, ani nie mam też fizycznie czasu, żeby grać tyle sesji, żeby raz na jakiś czas te diamenciki wyszukać. Jest to jakby dla mnie jak płukanie złota. Ona tam może gdzieś być. Ja mogę na to poświęcić godzinę, żeby je znaleźć i się ucieszyć. Mogę poświęcić 2 miesiące i go nie znaleźć i siedzieć w przetartych portkach z odmrożonymi nogami i zastanawiać się, czy mnie stać na to, żeby zagrać jeszcze jedną sesję. I tu jest dla mnie ten problem. Jednak lubię, jak jest ta lekka pożywka dopaminowa, żebym za ten dobrze spędzony czas jakąś nagrodę dostał. Tak, a tę nagrodę najłatwiej chyba dostać, kiedy się coś odkryje, kiedy się coś do czegoś nawiąże, nie? Kiedy się coś zrozumie, co chcieli inni, czego chciał mistrz gry, albo co jakby wynika z danych rzeczy, kiedy się pojawi ten... I też łatwiej mi się wydaje, że się te emergentne rzeczy też pojawiają, kiedy znowu są jakieś ramy dla kreatywności narzucone również przez większe pomysły na dany świat. I dlatego też myślę, że nie lubię bardzo, jak gracze mi coś wpieprzają od czapy i myślę, że to Play to Find Out też mnie wkurza, kiedy jest wytrychem dla graczy do robienia dziwnych rzeczy. To jest na zasadzie, no skoro to jest Play to Find Out, to ja w tym momencie, nie wiem, wymyślam, że teraz się przekonamy, że w tym mieście mieszka ktoś taki.
i to będzie super na pewno. Chociaż nie będzie powiązane zresztą przygody, ale taki miałem w danym momencie pomysł. Nie, to też, też tutaj też lubię, jak gracze się trzymają ram, bo lubię, jak gracze kreatywność działa na sesji, jak gracze sami coś wymyślają. Czasem pytam się graczy o to, na przykład, jaki jest dany NPC. Jeżeli zupełnie nie miałem na niego problemu i to pomysłu i to nie robi mi nic w fabułę takiego, że ją może zaburzyć bardzo mocno, ale robi w tym sensie, że ta postać będzie ciekawa i gdzieś pchnie tą przygodę w konkretnym kierunku, bo nie wiem, jeżeli jedziemy gdzieś przekonać kogoś do czegoś, to gracze mogą wymyślić, dlaczego on się da przekonać, a dlaczego na przykład się nie da przekonać i teraz mogą z tym sobie grać, sami to wymyślają, więc z jakiegoś powodu chcą grać te wątki. I w ogóle za tym jest śmieszna rzecz. Ja mam takie wrażenie, że mi najczęściej, jak się graczom da taką wolność, to oni sobie sami robią bardziej wbrew, niż ja bym im zrobił. Wymyślają sobie na przykład, że skoro wszyscy są jakimiś, nie wiem, wiernymi jednej religii, to ten będzie innej, albo on bardzo nie lubi kogoś, kogo oni wspierają. Jakby różne są te pomysły i to najczęściej się miło tego słucha, bo wtedy masz takie, aha, okej, okay, no czyli chcecie mieć trudno, proszę bardzo, nie będę się kłócił, sami poprosić. I był skała, be like, powiedzcie mi o nim. No, więc tak, więc dokładnie, to lubię. Jasne. Zdryfowaliśmy w ogóle z tworzenia sesji. Chciałbym powrócić takim może karkołomnym segwayem, ale takie wspólne wymyślanie to jest coś, co stand-up i impro już dawno wynalazło, a u nas się tego nie stosuje za bardzo, przynajmniej nie słyszałem. Wspólne burzowanie. Czyli siada sobie na przykład dwóch mistrzów gry i kminimy wspólnie. I pamiętam, że ten manewr zrobiliśmy tak całkowicie przypadkowo, układając twoją sesję Zewu dla spadkobierców. Okej. Gdzie ona zaczęła się od zupełnie innego pomysłu. Tak. Pomysł na tą konkretną sesję gdzieś był po drodze. Tak. Jak zrobiliśmy konkluzję, że okej, okay, mamy to, to schowałeś to do pudełka na lepsze czasy. Argumentując, że to jest fajne, ale nie z tymi ludźmi. Więc bardzo w ogóle polecam burzowanie. Krytyczne tak, oko innego mistrza gry. Zdecydowanie. Bardzo, bardzo często potrafi nam od razu uwypuklić te miejsca, w którym nam się przygoda czy moduł nie kleją. Pamiętam, że uwielbiałem takie rzeczy, jak myśmy byli na obozach i mieliśmy, no bardzo szybko wymyśleliśmy różne rzeczy, to tamtego burzowania było mnóstwo. To było ciągle ktoś mówi, słuchajcie, mam taki pomysł, ale tu mi czegoś brakuje, nie? Tutaj wiem, że to ktoś coś dorzucał, ktoś, a jaki masz gracza? A takie, no to może zrzucimy coś takiego. I się robiła z tego taka burza mózgów jednocześnie z takim podejściem, o kurczę, to jest zajebiste, to na tym zbudujmy jeszcze coś. O, to też było super, to na tym jeszcze coś zbudujmy, nie? Gdzieś wychodziły te pomysły takie, gdzieś właśnie odbijały się od siebie, a przez to zyskiwały z każdym odbiciem jakieś nowe spojrzenie na coś. I jasne, mogło być tak, że ktoś na rzecz stwierdzał, kurczę, fajne, ale nie dla mnie, nie? Ja jednak wolę wrócić do tego wcześniejszego pomysłu, zejdźmy trochę na ziemię, a ktoś mi mówi, dobra, to ja to biorę, bo do mnie, do mojej kampanii to pasuje, tylko zmienię to i to. Nie, to jest strasznie fajne. Mhm. Uważam, że jest dużo, dużo w ogóle wartości w działaniach wspólnych i nie tylko w graniu, ale również w rozmawianiu o sesjach, rozmawianiu i to zarówno właśnie o fabule, o warsztacie, o kurcze, robienie sobie to co bardzo się cieszę, bo jakbyśmy na Imaginarium zrobiliśmy sobie grę, zrobiliśmy sobie zabawę w wymyślanie opisów pod muzykę i to fajnie wyszło, bo to zawsze moim zdaniem fajnie wychodzi, nie musi być do tego konkurs, żeby to robić. Polecam właśnie puszczać sobie muzyczkę. Ktoś ma pomysł, zaczyna jechać z opisem. Jak chcecie jeszcze bardziej, to na przykład zostawia w pewnym momencie ten opis i daje komuś innemu pałeczkę do przejęcia. To jest trochę, to może być robienie świnek albo wręcz przeciwnie, robienie fajnych rzeczy, ale to fajnie uczy reagowania na muzykę, fajnie uczy myślenia o opisach, w ogóle tego, że się myśli o tym, jak zrobić, żeby coś fajnie przedstawić słowami, żeby wywoływało jakieś fajne obrazy w głowach. Ciekawe, interesujące, ale też takie, o których ktoś będzie, które ktoś zrozumie, nieprzegadane i tak dalej, i tak dalej.
bardzo polecam, bardzo lubię. Czyli w ogóle wszelkie formy takiej artystycznej, artystycznego jakiegoś wspólnej ekspresji są mega. Nawet zwykła rozmowa o naszych preferencjach, lubię, nie lubię, może być ten. I dlaczego, jeśli, nie? Lubię, jeśli, nie lubię, jeśli dlaczego... dodamy właśnie to dlaczego, to zawsze coś ciekawego z tego wyniknie. Dokładnie, więc z tym was zostawiamy. Rozmawiajcie nie tylko w trakcie sesji, rozmawiajcie w ogóle o RPG-ach, bo moim zdaniem za każdym razem taka rozmowa o RPG-ach właśnie gdzieś głębsza powoduje, że jesteśmy lepsi w tym naszym hobby, w tym sensie, że je lepiej rozumiemy, bardziej wiemy, czego chcemy, bardziej wpadamy na fajniejsze pomysły, bo nie są tylko nasze, są wspólne, a to chyba zawsze jest gdzieś tam lepiej. I powiedzcie nam, dlaczego swoje sesje tworzycie w taki, a nie inny sposób. Dokładnie. Dokładnie. Podzielcie się tą dobrocią. Tak. Trzymajcie się zatem. I do następnego. Tak jest.